Dziewczyny, człowiecze, liderki. Jezu, stresuje się, może ktoś jednak chce przede mną. Tak, już. Dzień meczowy, cheerleaderki. O mamo, zaczyna się dużo wcześniej niż sam mecz, już pomijając sam fakt treningu, który jest zwykle za 3 godziny prawie przed meczem. To ja swoje przygotowania zaczynam już tak naprawdę od momentu, kiedy wstanę. Jakaś joga, rozgrzeweczka, a potem makijaż, włosy. I zaczynając od takiego delikatnego stresu przed samym wyjściem na parkiet. Gdy już zatańczymy pierwszy układ, to wtedy ten stres nas schodzi i jest pełnia szczęścia. Trenujemy 3-4 razy w tygodniu. Treningi składają się z części gimnastycznej, akrobatycznej, z części tanecznej. Ćwiczymy różne elementy, które potem wykorzystujemy w układach. Trzeba dać z siebie tyle samo co zawodnicy, a nawet i więcej, żeby podtrzymać atmosferę, która jest na meczu i żeby w trakcie przerw nie zgasła. Wytniemy, tak? Kawałek. Przychodząc do zespołu, nie miałam żadnego doświadczenia tanecznego, żadnego. Więc no, długo się zastanawiałam, czy przyjść i nie żałuję, że podjęłam taką decyzję, bo naprawdę kroczkami małymi jestem w stanie nauczyć się takich podstawowych rzeczy tanecznych, więc no nie jest to tak, że jak ktoś nic nie tańczył, to nie może dołączyć, bo jestem na to przykładem. I jedna z dziewczyn, która występuje już na każdym meczu, tak samo właśnie nie miała doświadczenia tanecznego, a teraz no, reprezentuje nasz zespół, także myślę, że wszystko da się zrobić, zwłaszcza na treningach podstawowych, gdzie Nati czy też dziewczyny właśnie tłumaczą wszystkie kroki od podstaw tak naprawdę. Myślę, że jakby najważniejszym aspektem naszego zespołu jest to, że trzymamy się razem, że nie jest tak, że wchodzimy na trening czy na mecz, tańczymy, jesteśmy ze sobą, po czym wychodzimy i zapominamy o sobie, tylko każda każdej pomaga, z każdą da się dogadać, spędzamy też czas poza meczami, poza treningami, często umawiamy się gdzieś na jakieś spotkania, integracje, wspólne wigilie. Myślę, że to też jest ważne u nas, żeby nie zaniedbywać tego i być tu tylko stricte dla tańca, bo jakby myślę, że to też nie ma sensu, że trzeba być drużyną, żeby mieć jakieś znaczenie, żeby nadać temu moc, siłę i w ogóle no, pokazać, że jesteśmy rodziną, bo to też cieszy oko, myślę, tak samo jak jakieś choreografie czy inne rzeczy, które pokazujemy ludziom na meczach.